Cześć! Jak zwiększyć zasięg sygnału FPV? To pytanie zadaje sobie chyba każdy operator dronów, które korzystają z systemu analogowego do przekazywania obrazu. Oprócz takich znanych metod jak wymiana anten, wymiana nadajnika bądź zmiana gogli, istnieje metoda bezinwazyjna, która nie wymaga żadnych zmian w konstrukcji drona lub naszego całego zestawu. Jeżeli jesteś nowym widzem, zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Kliknij łapkę w górę, jeżeli spodoba Ci się ten materiał, gdyż zwiększy to zasięgi tego materiału. Ponadto zachęcam Cię do komentowania pod tym materiałem, może masz inne, równie ciekawe metody na polepszenie tego parametru. A tymczasem zapraszam na materiał. Zanim przejdziemy do metody bezinwazyjnej, musimy omówić pojęcie nieliniowości. Co to takiego jest? Ze szkoły podstawowej powinieneś wiedzieć, czym jest funkcja liniowa. W zależności od argumentu dostajemy odpowiednią linię. I mamy tutaj przykład funkcji liniowej. A nieliniowość to jest po prostu w zależności od argumentu różne wyniki, które nie łączą nam się w jedną linię. Kupując nadajnik FPV chcielibyśmy, żeby ta moc w zależności od częstotliwości zawsze wynosiła tyle samo. Niestety w praktyce nigdy to nie jest równa wartość i dlatego jest ona nieliniowa. Dodatkowo, charakterystyka anten, czy to nadawczych, czy odbiorczych, również jest nieliniowa, a charakterystyka odbiornika, tak samo jak i nadajnika, także jest nieliniowa. Z tego też powodu, te elementy, które łączą nam całą układankę wysyłania obrazu, na każdym punkcie są nieliniowe. Dodatkowo należy jeszcze dodać takie problemy jak zakłócenia. Czy to zakłócenia innych częstotliwości radiowych, np. w miastach, przy nadajnikach GSM, czy także zakłócenia od strony zasilania. Jeżeli mamy drona, to wysterowując silniki tego drona, wpływamy znacząco na poziom zakłóceń w dronie. Nie można także zapomnieć tutaj o kącie ustawienia anten, gdyż także ustawienie anteny ma swoją specyficzną nieliniowość. Zatem jak w tej sytuacji się odnaleźć i wybrać na przykład najlepszy kanał? I właśnie do tego będzie służyła moja bezinwazyjna metoda, dzięki której uda się wybrać najlepsze parametry dla Twojego zestawu, bez zmiany jakiegokolwiek elementu z Twojego zestawu. Co będziesz potrzebował, żeby wykonać pełen, kompletny test, żeby wyłonić najlepszy kanał do nadawania FPV dla Twojego zestawu? Po pierwsze potrzebujesz drona, który obsługuje i ma poprawnie skonfigurowane IRC Tramp bądź Smart Audio. W jaki sposób skonfigurować te dwie technologie nagrywałem materiał, link znajduje się w karcie. Ponadto musisz się zaopatrzyć w miernik. Ja korzystam z taniego miernika za około 100 zł, to jest RF8000. Wiele osób może mi zarzucić, że ten miernik nie jest zbyt dokładnym miernikiem i mogę się z tym zgodzić, gdyż dobre mierniki do pomiaru siły sygnałów i innych parametrów kosztują dziesiątki tysięcy złotych. Zatem czy taki 100-złotowy miernik nadaje się do czegokolwiek? Zdecydowanie tak, należy jednak pamiętać o pewnym błędzie pomiarów. Ja już korzystam dłuższy czas z tego miernika i także dłuższy czas korzystam z tej metody ustawiania częstotliwości i działa ona bezproblemowo dla mnie. Oprócz tych dwóch rzeczy przyda nam się jakiś wentylator, gdyż testując drona na postoju nie mamy przepływu powietrza, a powinniśmy chłodzić dla bezpieczeństwa VTX. Ja skorzystam sobie z podkładki pod laptopa, Ty możesz skorzystać z dowolnego wentylatorka jaki masz w domu. Ostatnie dwie niezbędne rzeczy potrzebujesz zainstalować na Twoim komputerze. Po pierwsze środowisko do konfiguracji drona, które już zapewne posiadasz, a które posiada zakładkę zmiany częstotliwości sygnału nadawanego przez FPV. Jeżeli nie masz tej zakładki, niestety moja metoda nie zadziała. Jeżeli Twój dron nie obsługuje IRC Tram Smart Audio, też moja metoda nie zadziała. Druga rzecz, którą potrzebujesz, będzie to środowisko Pythona. Na temat Pythona nagrałem cały zestaw poradników. Link znajduje się w karcie i w opisie tego materiału. Dla środowiska Python przygotowałem specjalistyczny skrypt, który obsłuży nasz miernik RF8000. W odpowiedni sposób ustawi nam parametry w Betaflight i będzie wykonywał pomiary dla wszystkich częstotliwości FPV. Podłączmy w tej chwili sobie cały zestaw, czyli drona i miernik, nie zapominając także o podkładce chłodzącej. I przejdźmy do testów w komputerze. Przy komputerze od czego zaczynamy?
podłączamy naszego drona do komputera, łączymy się z nim i wybieramy zakładkę nadajnik wideo. W tej zakładce wybieramy tryb wprowadź częstotliwość bezpośrednio, tak żeby można było tutaj wpisać dokładną wartość częstotliwości. W tym momencie, wiedząc, że drona podłączyliśmy pod COM numer 7, przechodzimy do menedżera urządzeń i szukamy port COM dla naszego miernika. Widzimy w tym przypadku, że dla naszego miernika ten port ma numer 8. Przechodzimy w tej chwili do folderu naszego skryptu. Znajdują się tutaj trzy podfoldery, plik README i RunScript. Standardowo przed uruchomieniem skryptu warto przeczytać sobie README. W tym README dokładnie nas informuje, co potrzebujemy. Czyli po pierwsze, zainstalować środowisko Pythona. Mamy tutaj link do playlisty mojego kursu oraz odwołanie, do którego dokładnie kursu należy spojrzeć, żeby poprawnie zainstalować nasze środowisko. Ponadto do zainstalowanego środowiska Python niestety trzeba doinstalować trzy biblioteki i są dwie metody. Opisana w kurcie numer 5 w minucie 4.12 lub można skopiować do folderu Pythona, czyli jeżeli mamy już dokładny folder Pythona znany, tak jak w tym przypadku, do podfolderu lib site packages zawartość folderu extra library. Ona znajduje się tutaj. Te trzy wymienione tutaj dodatki znajduje się tutaj, więc jeżeli je przekopiujesz do twojego Pythona, też będzie to działać. Musimy ustalić port COM dla naszego miernika, co już przed chwilą zrobiliśmy, a także pokazałem to w innym materiale. I następnie należy otworzyć nasz skrypt w notatniku i zapisać nowe wartości. Czyli otwieramy przy pomocy notatnika lub w moim przypadku notatnika +++. Gdy otworzymy sobie skrypt, edytujemy sobie trzy parametry tutaj. Numer portu COM, ścieżkę, w której znajduje się nasz Python, Python Exe oraz liczbę pomiarów. W moim przypadku będzie to 10 pomiarów. W folderze skryptu oprócz extra library mamy Python. Ten Python zawiera po prostu zawartość naszego skryptu, nasz kod, a nie samo środowisko do uruchamiania Pythona. Ponadto mamy folder report, w którym pojawią się raporty z naszych testów. Przeprowadźmy sobie w tej chwili naszą procedurę testową. Zanim to zrobimy, krótko wyjaśnię, jak to działa. Skrypt po uruchomieniu oczywiście poinformuje nas, żeby przejść do tej zakładki, żeby ustawić ten suwak w opcję wpisywania częstotliwości bezpośrednio. Skrypt poprosi nas, żebyśmy najechali myszką na okno z wpisywaniem częstotliwości. Nic nie klikamy, nic nie ruszamy. Skrypt nas poinformuje, OK, mam to, czyli to jest informacja, że zebrał, skalibrował sobie informację, w którym znajduje się okienko częstotliwości. Następnie będzie kazał nam najechać na przycisk zapisz. Tak samo wykona. Skalibruje sobie to, gdyż ten skrypt obsługuje automatycznie myszkę. W przypadku, kiedy skrypt będzie działał, a będziemy chcieli przerwać działanie skryptu, to wystarczy myszką przesunąć do lewego górnego ekranu. Wówczas zadziała failsafe i przerwie nam działanie tego skryptu. Uruchommy sobie w tej chwili ten skrypt. Informuje nas, ile będzie próbek i jaki czas na każdy kanał. Mówi nam, żeby wejść do tej zakładki. W tej chwili mamy najechać myszką na okienko z częstotliwością. OK, ma to. Następnie na przycisk zapisz. Ma to. I w tej chwili skrypt już sam działa, sam wyklikuje i sam wykonuje pomiary. W tym czasie nie wolno nam ruszać myszką, o ile nie chcemy przerwać tego działania skryptu. Nie wolno nam ruszać także okienkiem Betaflight, ponieważ rozstroimy sobie kalibrację. Skrypt skończył swoją pracę, o czym nas poinformował. Test został zakończony, możesz zamknąć to okno i zobaczyć folder z raportami. Wejdźmy w folder z raportami i mamy nasz raport. Mamy tutaj zakodowany to w specjalny sposób, żeby nazwa była unikalna. Patrzymy według najnowszej daty, klikamy dwa razy. W tym momencie mamy tutaj cztery kolumny. Pierwsza nazwa kanału, druga częstotliwość, trzecia wartość mocy wyrażona w dBmach i czwarta wartość mocy wyrażona w miliwatach, czyli przeliczone dBmy na miliwaty. Zaznaczmy sobie w tej chwili te dane i przygotujmy sobie odpowiedni wykres do łatwiejszej analizy. Tak prezentują się nasze dane,
Tak jak widać w tej chwili dla 10 próbek jest sporo rozbieżności. Zaraz uruchomię ten skrypt dla 100 próbek, porównamy sobie wyniki. Natomiast z tych pomiarów wyraźnie widać, że na przykład kanał E8 jest dwa razy ma mniejszą moc niż najlepszy kanał tutaj E1. Dla odległości pomiaru 21 cm. Zmienię w tej chwili wartość liczby pomiarów na 100 pomiarów i wykonam ponownie ten skrypt. Procedura testowa dla 100 pomiarów per kanał została wykonana. Ja już przygotowałem i opracowałem te dane tutaj, tak żebyś mógł porównać je z poprzednimi danymi. Tak jak widać, zwiększenie liczby próbek znacząco polepszyło ostateczne wyniki, natomiast ten dołek, który wykazał pierwszy pomiar, nadal pozostał. W tej chwili najbardziej korzystnym kanałem jest F5, ale kanałami do użytkowania także i do testów pozostają nadal E4, F4, R1, R2 oraz R5. I w tym przypadku, mając 5 kanałów wybranych, możemy je w tej chwili testować na polu i polatać sobie nimi i zobaczyć, na którym nam się najlepiej i najdalej lata. Tak jak widać, w prosty i wygodny sposób jesteś w stanie przetestować każdego drona. Możesz także zmieniać anteny, sposoby mocowania tych anten, dzięki czemu dokładnie sobie wytestujesz i wybierzesz najlepszy dla Ciebie kanał. Zmiana także VTX-a na inny nie przysporzy Ci kłopotów, ponieważ zmienisz sobie na odpowiedni kanał po dokonaniu pomiarów. Ja z tej procedury testowej już od dłuższego czasu korzystam. Materiał dopiero w tej chwili nagrywałem, gdyż chciałem najpierw uporządkować temat samego Pythona, żebyś mógł w razie czego zajrzeć do moich innych poradników. Dodatkowo powiem, że ta metoda jest dużo łatwiejsza niż ta, którą pokazałem prawie rok temu w filmie na temat automatyzacji pomiarów. Tam wymagane było rozłączanie VTX-a, żmudne testowanie go itd. W tym przypadku wszystko wykonuje się przy pomocy takiego interfejsu w Pythonie jak PyAutoGUI, który służy do ruszania myszką. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, kliknij łapkę w górę oczywiście i nie zapomnij o subskrypcji kanału. A tymczasem dziękuję za uwagę i pozdrawiam.